Panie, witam Was wszystkich i Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Nowa Humanistyka. Dzisiaj mamy bardzo szczególnych, wspaniałych gości, gościnie. Profesor Magdalenę Środę i profesor Inge Iwasiów, z których przybycia ogromnie się cieszymy. Tematem dzisiejszego wykładu, który wygłosi profesor Magdalena Środa, jest koniec pytania, koniec antropocenu, nadzieje posthumanizmu. Najpierw wysłuchamy właśnie wykładu pani profesor Środy, a następnie komentarza do tego wykładu pani profesor Iwasiów. Taka jest struktura, potem obie panie zapewne będą jeszcze rozmawiać, a następnie jak zwykle zaprosimy Państwa do rozmowy, do zadawania pytań. Po zakończeniu naszej rozmowy zapraszamy wszystkich na precle i na kieliszek wina do kuluarów. Tak jak zawsze, procedura ta sama, jak każdego roku i jak każdego miesiąca. Może kilka słów o obu paniach profesor, które łączy bardzo wiele. Pani profesor zresztą obie występowały już tutaj na Uniwersytecie Trzech Pokoleń. Być może Państwo już sobie przypominają nawet. Profesor Środa była tutaj na żywo, że tak powiem, z tematem materialnie, z tematem dotyczącym etyki. Już w tej chwili na 100% nie pamiętam, jaki to był temat, ale dotyczył on etyki, filozofii etyki. Natomiast profesor Iwasiów wystąpiła online na początku, dosyć na początku pandemii, z tematem dotyczącym literatury szczecińskiej, pisarek, pisarzy szczecińskich. Może niektórzy z Państwa sobie też przypominają. Profesor Magdalena Środa jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, profesorką Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii, Wydziału Uniwersytetu, Wydziału. Już. A to jest błąd. To jest nowe. To jest nowe, tak? Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuje się właśnie filozofią polityki, czy filozofią polityczną i filozofią etyki, ale jest także działaczką, pełni, piastuje wiele funkcji publicznych. Nie będę wymieniać tutaj tych funkcji publicznych, które piastują obie nasze gościnie, ale jest ich bardzo wiele. Obie zresztą panie są bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o problematykę gender, o feminizm. Wszyscy zapewne Państwo o tym wiedzą. Obie panie są także felietonistkami Gazety Wyborczej, zaangażowanymi publicystkami. W ogóle są bardzo zaangażowane w to wszystko, co się w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie obecnie dzieje. Wymienię może trzy książki profesor Środy. Ostatnia z książek, o ile dobrze mówię, to Obcy, inny, wykluczony. Myślę, że to jest bardzo ważna pozycja, ale wszystkie inne także, na przykład Mała książeczka o tolerancji, czy Kobiety i władza. Jest tych książek dużo więcej, miały one wpływ na wiele, wiele osób. Znajdą to Państwo w informacjach o wykładzie, które przesłaliśmy Wam. Profesor Inga Iwasiów pracuje z kolei w Zakładzie Literatury chyba XIX, XX i XXI wieku. Też już jest inaczej, nie ma zakładu. Jest inaczej, a nie ma już zakładu. W Instytucie Literatury i Nowych Mediów, tak się teraz nazywa. To nawet bym nie wiedziała, że Literatury i Nowych Mediów. Uniwersytetu Szczecińskiego i jest oczywiście znaną bardzo literaturoznawczynią, krytyczką literacką, ale także prozaiczką. No nie tylko prozaiczką, bo poetką także. Wiele lat redagowałam bliskie mojemu sercu czasopismo Pogranicza. A tak w ogóle poznałyśmy się na pierwszym roku studiów, może już Państwu też o tym mówiłam. Studiowałyśmy razem polonistykę i potem po wielu, wielu latach spotkałyśmy się przypadkowo na targach książki we Frankfurcie nad Menem. Zawsze opowiadamy tę historię, bo jest dosyć niezwykła. Tak. Książki Ingi Iwasiów, które chciałabym tutaj wymienić, też wymienię tylko trzy. Jest ich masa oczywiście, także i w tym przypadku. Powieść Bambino, która znalazła się w finale Nagrody Mikke. Wymienię książkę ostatnią, też powieść, Kroniki oporu i miłości. Kroniki
związane oczywiście z tym, co się w Polsce w ostatnich latach działo w związku z prawami kobiet. Tak, i jeszcze wymienię książkę Odmrażanie. Książka powstała w ramach wykładów na studiach twórczego pisania, czy na studiach literackich po prostu, które profesor Kasiu prowadzi. I wszedł w tę książkę Odmrażanie także wykład, który wygłosiła online tutaj dla naszego uniwersytetu. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie zapraszam po prostu na wysłuchanie wykładu profesor Magdaleny Środy, a następnie komentarze. Większość z Państwa może się domyślić, że ten koniec nastąpi wtedy, kiedy nie będzie już nas, już wszystkich, bo zdaje się, że to będzie jedyne wyjście, ale ja oczywiście będę mówiła znacznie bardziej optymistycznie, a będzie mi chodziło po prostu tak naprawdę o przedstawienie pewnej propozycji, którą filozofowie od jakiegoś czasu się zajmują, która wydaje się być dobrą odpowiedzią na pytanie o to, jak zmienić nasze podejście do świata. Ale zacznę od tej kategorii o antropocenu, ona jest na pewno już znana. Przeczytam definicję, że to jest tak naprawdę taka epoka, która jest zbudowana na aktywnym ingerowaniu człowieka w procesy kierujące ewolucją planety. Jest bardzo dużo dyskusji na temat tego, kiedy ta epoka się zaczęła, wtedy, kiedy zaczęliśmy uprawiać ziemię, czyli 11 tysięcy lat temu, czy zaczęła się wtedy, kiedy zaczął się podbój, 1492 rok, czy wtedy, kiedy zaczął się mocno instalować w Europie kapitalizm, własność prywatna i w związku z tym różne koncepcje wyzysku, a zwłaszcza teorii wzrostu, czy wtedy, kiedy została wymyślona maszyna parowa, czy trochę później, kiedy nastąpił gigantyczny wzrost po II wojnie światowej. Debat na ten temat jest bardzo wiele, ale możemy na to spojrzeć z punktu widzenia jakby efektu finalnego. Wiemy wszyscy, że stoimy w obliczu potężnego kryzysu klimatycznego, ale nie tylko, zaniku bioróżnorodności, zatrucia rzek, ginięcia gatunków. Mamy do czynienia rzeczywiście z takim potężnym kryzysem. Ja z jednej z książek Ewy Bimczy, która się zajmuje tą problematyką, przeczytam Państwu kilka pojęć ze słownika antropocenu, żeby zobaczyć, jak to ponuro wygląda. Nieodwracalność strat, zapaść klimatyczna, marazm, destabilizacja, utrata kontroli, nowe rodzaje niepewności, niepowodowane straty, koniec natury, utrata przyszłości, melancholia, apokalipsa, planetarne ekobóstwo, klimatyczny wyrok śmierci, zbiorowa lekkomyślność, bezradność, nihilizm klimatyczny i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby efekt, a właściwie uświadomienie sobie efektu epoki antropocenu. Nie będę wnikać w bliższą diagnozę tej epoki, zostawię tylko tę świadomość rzeczywiście nie tylko katastrofy, ale nie tylko kryzysu, ale i katastrofy. Natomiast chcę wysunąć taką tezę, że w istocie, znaczy pierwszą tezę to jest taką, że mamy różne postawy wobec tego, co się dzieje. Pierwsza z tych postaw to jest postawa negacjonizmu. No w ogóle jest skądinąd temat ciekawy i odrębny, że rośnie liczba osób, które wyznają antynaukowe poglądy. To nie wiem, czy w Niemczech, ale w Polsce było bardzo widoczne przy okazji pandemii. Więc są ludzie, którzy mówią, nie ma żadnego kryzysu. Albo owszem, jeśli jest kryzys spowodowany przez kapitalizm, to kapitalizm też da sobie radę z tym kryzysem. Nie ma co histeryzować, jak wiadomo, są negacjoniści, którzy uznają, że nie ma żadnego kryzysu klimatycznego, wody się same oczyszczą i tak dalej, i tak dalej. Druga postawa, bardzo pozytywna, to są różne działania polityczne, różnego rodzaju międzynarodowe ustalenia, ustawy, w których przewodzi w tej chwili pewna Unia Europejska, czyli to jest bardzo wysoki makropoziom, absolutnie niezbędny. Trzecia postawa to jest taki proekologiczny kapitalizm. Nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę na to, że liczba różnych bioproduktów, która się w tej chwili pojawia, jest po prostu gigantyczna. Każdy szampon jest bio albo eko.
pojawia się również wegańska, wędlina, wegańskie mięso i tak dalej. Można też zwrócić uwagę na tym, że kapitalizm fantastycznie wychodzi na tej zmianie. Nie jest to żadne ograniczenie filozofii czy ekonomii wzrostu, ale raczej lekka zmiana toru. Jest też dużo postaw prywatnych, jakby, czy indywidualnych, czy grupowych, polegających na takiej etyce samoograniczenia się. Ludzie rzeczywiście dokonują recyklingu, starają się oszczędzać, ale na przykład w Polsce nie ma żadnych zajęć z etyki ekologicznej, więc są to takie działania, można powiedzieć, no takie częściowe i nieskuteczne. W przekonaniu wielu osób, w tym filozofów, potrzeba nam czegoś więcej niż tych kroków makro i mikro, związanych ze zmianą produkcji kapitalistycznej, z ustawami politycznymi, czy z etyką samoograniczenia, która ma charakter indywidualny. Potrzeba nam czegoś takiego, co Grecy nazywali periagogę. Periagogę to jest jakby zwrot całej duszy. Jednym słowem, to jest taka dosyć radykalna zmiana, która oczywiście nie ma charakteru jakby rewolucyjnego, ale polega na odmiennym sposobie widzenia świata. No i tutaj ta teza, którą chciałam przedstawić, to jest taka, która dowodzi, że ten nasz sposób widzenia świata, który doprowadził do sytuacji obecnej, nasz, czyli europejski, związany jest z pewnymi cechami humanizmu. Humanizm, jak wiadomo, to jest epoka bardzo szeroko rozumiana, nawet można powiedzieć, że to jest pewien wór na pojęcia i światopoglądy, które wszelako od czasu, kiedy pojęcie humanitas zostało wprowadzone do obiegu kultury europejskiej, posiadają kilka specyficznych cech, które właściwie nieustannie reprodukują się na różne sposoby. Pierwszą z nich jest niewątpliwie coś, co można by nazwać antropologicznym wywyższeniem człowieka. Wiadomo, humanizm się pojawia jakby w taki sposób, że zastępuje teocentryzm, bo to człowiek jest najważniejszy. Wygląda fantastycznie tutaj metafora czy symbol człowieka witruwiańskiego. Leonardo da Vinci jest niesłychanie widoczny. Ten człowiek poznaje świat, jest racjonalistą, tworzy naukę, zdobywa wiedzę i zdobywa zarazem władzę. Tutaj oczywiście pomocny jest Michel Foucault, który mówi, że właściwie każda wiedza służy władzy i de facto zdobywanie wiedzy jest szukaniem narzędzi do produkowania prawdy. Ale też, jak zobaczymy ojców współczesnej nauki, czyli, nie wiem, Bacona czy Galileusza, to oni wyraźnie powiedzą, że wiedza służy temu, żeby nad przyrodą panować. To panowanie nad przyrodą ma więc swoje źródła, zarówno scjentologiczne, jak i chrześcijańskie, rzecz jasna. Te elementy, które są jakby najważniejsze z mojego punktu widzenia dla charakterystyki humanizmu, to jest przede wszystkim binarność. To znaczy, nasze widzenie świata, można to traktować zgoła jak kategorię intelektu Kanta, bo nie ma to charakteru psychologicznego, tylko po prostu żyjemy w takiej kulturze, w której postrzegamy świat jako rozłożony na pewne pary przeciwieństw. Oto mamy kulturę i mamy naturę, mamy kobiety i mamy mężczyzn, mamy zwierzęta i mamy ludzi, mamy swoich i mamy obcych. Ta binarność rozciąga się na właściwie całą percepcję świata, przy czym warto zwrócić uwagę, niespecjalnie na to zwracano uwagę do tej pory, że ta binarność nie ma charakteru równorzędnego, że zawsze jeden człon jest w gorszym położeniu albo jest podporządkowany. Natura jest podporządkowana kulturze, kobieta jest podporządkowana mężczyzną, swoi podporządkowują obcych i tak dalej, i tak dalej. Również rozum podporządkowuje uczucia. To, co jeszcze jest bardzo ważne, to skorzystam tu z określenia Jacques'a Derrida, którym zawsze się zasłaniam, kiedy używam słowa falologocentryzm. Bo kiedy mówię falologocentryzm, to wszyscy mówią, o, to jakiś feministyczny pomysł. Nie, to Jacques Derrida. Falo od falusa, logo od logosu, czyli racjonalności.
No i centryzm. Nasza kultura tak naprawdę, jeśli zobaczymy tę binarność i podporządkowanie jednego z członów, jest kulturą falologocentryczną. Ogólnie rzecz biorąc jest kulturą patriarchalną. I to są te elementy jakby typowe dla humanizmu, no, które powodują, że myśmy rzeczywiście jakby zatracili kontakt z naturą. I to Państwo pewno często to odczuwają w taki dosłowny sposób, kiedy udajemy się do lekarza i wiemy, że nie znajdziemy takiego lekarza, który nam w ogóle powie, kim jesteśmy, jakie mamy dolegliwości. Musimy iść od specjalisty do specjalisty od lewego ucha, potem do specjalisty od prawego ucha, potem musimy iść do kogoś od gardła, ale nie od krtani i tak dalej, i tak dalej. Świat jest pokawałkowany i tak naprawdę podzielony jest na takie zupełnie wyizolowane elementy. Natomiast w tej propozycji, która się pojawia w obrębie czegoś, co można by nazwać posthumanizm, ale też można nazwać transhumanizm, albo można nazwać antyhumanizm, co robi Michel Foucault, albo też jak ja używam takiego określenia, bo tutaj jest nowy humanizm, ale ja używam takiego określenia humanizm plus, ponieważ nie możemy rzeczywiście pozbyć się tych pozycji człowieka, bo zawsze będziemy tę pozycję zajmowali, ale niewątpliwie trzeba bardzo mocno poszerzyć i zmienić, radykalnie zmienić nasz sposób widzenia świata. Jakby szukałam takiego właściwego określenia dla metodologii, takiej metodologii, która odkrywałaby ten świat i traktowałaby go w sposób całościowy, holistyczny, żeby nam się udało współgrać z tą naturą, a nie traktować ją wyłącznie jako narzędzie do naszej eksploatacji. I muszę powiedzieć, że szukając takiego elementu metodologicznego, najlepszą wskazówką wydała mi się Szymborska. Ona ma taki wiersz, Rozmowa z kamieniem, nie wiem, czy Państwo pamiętają. To dosyć duży wiersz. Ja przeczytam jego króciusieńki fragment. To ja, wpuść mnie. Nie szukam w Tobie przytułku na wieczność. Nie jestem nieszczęśliwa, nie jestem bezdomna. Mój świat jest wart powrotu. Wejdę i wyjdę z pustymi rękami, a na dowód, że byłam prawdziwie obecna, nie przedstawię niczego prócz słów, w którym nikt nie da wiary. Nie wejdziesz, mówi kamień. Brak Ci zmysłu udziału. Żaden zmysł nie zastąpi Ci zmysłu udziału. Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia nie przyda Ci się na nic bez zmysłu udziału. Nie wejdziesz. Masz zaledwie zamysł tego zmysłu, ledwie jego zawiązek, wyobraźnię. I to ten zmysł udziału w odniesieniu właśnie do kamienia, czyli elementu natury, wydaje mi się jakąś dobrą metaforą tego, czego filozofia, która chce radykalnie odrzucić humanizm i zmienić go, to jest to coś, co ta filozofia szuka. I teraz dlaczego w poszukiwaniach jakby dróg nieco innych postrzegania świata ja zwracam się do głównie feminizmu i studiów queer i studiów gender. Otóż taka najprostsza droga prowadzi przez taką konstatację, która jakoś przez sam przypadkowo jakoś przyszła mi do głowy. Mianowicie, kiedy analizowałam swego czasu kilka tekstów dotyczących analizy pojęcia polityki, czy analizy pojęcia odpowiedzialności, czy analizy pojęcia uczuć, to zauważyłam, że rzeczywiście nawet nie feminizujące kobiety patrzą się na świat radykalnie inaczej. Jak weźmiemy właśnie słowo polityka, to najbardziej popularna interpretacja tego słowa, widoczna zresztą niekoniecznie przez pryzmat filozofii, tylko przez pryzmat doświadczania świata, to jest koncepcja Karla Schmitta.
Polityka to jest nic innego jak relacja przyjaciel-wróg. A wroga trzeba unicestwić fizycznie. Nawet jeśli nie ma wojny, to cała polityka polega na szukaniu wrogów. Co zresztą rządząca w Polsce partia fantastycznie pokazuje, bo tak na dobrą sprawę główne starania polegają na tym, żeby znaleźć wroga albo go wymyślić, potem nadmuchać jego potęgę, a potem jawić się jako obrońca przed groźbą, która z powodu tego wroga się pojawia. My mamy w Polsce takich dziwnych wrogów i zabawnych wrogów, na przykład gender był takim wrogiem. A nie wiadomo, co to jest, nikt nie rozumie tego słowa. U mnie na plebanii na Mazurach, gdzie dużo mieszkam, był taki wielki napis: Matko Boska, chroń nas przed gender. I wszyscy się pytali: ty Magda, co to jest to gender? A z drugiej strony oczywiście wiadomo, że jak szłam do mediów, dziennikarz pytał się, co to jest gender, ja mówiłam, to jest płeć kulturowa, a studia genderowe to jest międzydyscyplinarne i tak dalej. A obok mnie siedział ksiądz, który mówił, to jest szatan. To jest szatan, który czyha na prawdziwych mężczyzn. Więc wiadomo było, że nie zdobędę popularności, tłumacząc zawiłości związane z tym słowem. I to był właśnie ten wróg, potem wrogiem był uchodźca, a teraz wrogiem jest ideologia LGBT i tak dalej. A Niemiec. Słucham? Niemiec jest od kilku miesięcy. Niemiec jest rzeczywiście, jak to mówi się, pustym znaczącym, czyli... Przepraszam, że pozwolę sobie na prywatną aluzję, jeśli mogę. Prezes Kaczyński żyje w epoce Krzyżaków, Sienkiewicza. Ja myślę, że tu chodzi o tych Niemców. Natomiast jeśli weźmiemy Arendt, to jej definicja polityki, którą utrzymuje przez całą swoją twórczość, jest totalnie przeciwstawna. Polityka jest tam, gdzie jest wolność. Tam, gdzie zaczyna się przemoc, nie ma polityki. Zresztą to fantastycznie można pokazać na przykładzie Polski końca lat 80., czy 80., czy 70. nawet. W sferze tak zwanej publicznej ta polityka oficjalna nie była polityką, ponieważ była oparta na przemocy, a prawdziwa polityka rodziła się w sferze wolności, w sferze prywatnej, wśród przyjaciół, tam gdzie powstawała opozycja. Więc mamy jakby dwa sposoby widzenia. Jest też, i polecam to Państwu, takie dwie wyszły książki naraz. Jedna Marty Nussbaum, Gniew i wybaczenie, a druga Petera Sloterdijka, który jest teraz bardzo znanym filozofem niemieckim, on jest chyba Sloterdijk, bo on jest Holendrem, Gniew i czas. Otóż Sloterdijk pokazuje nam, że nasza kultura opiera się na gniewie. I to jest gniew Achillesa. I ta Grecja, zwłaszcza Grecja homeryczna, to jest taki piękny, radosny bellicyzm. Taka wojna i honor i tak dalej, ale potem jak kultura nasza się rozwija, to ten gniew się rozpada, transcenduje w postaci Boga, a potem jest ten kapitalizm, który go rozmienia na drobne poprzez konsumpcjonizm, freudyzm i tak dalej. Innym słowem, nasza kultura upada, bo gniew, ten cudowny, radosny, wojenny, który jest u jej początków, obumiera. Marta Nussbaum ma taką samą tezę, to znaczy bierze pod uwagę Orysteja i Schylosa i gniewne boginie Rynie i mówi tak, u początków naszej kultury jest gniew, tyle że ten gniew przeradza się, tak jak Rynie, które się przeradzają w strażniczki prawa, sprawiedliwego prawa, on się coraz bardziej cywilizuje w postaci standardów prawnych idących w kierunku miłosierdzia de facto, czyli które się stają coraz bardziej łagodne, idą w kierunku wybaczania, a nie odwetu. Więc widać, że jedna kategoria, bardzo dobrze przeanalizowana przez kultury, wygląda zupełnie inaczej, kiedy patrzy się kobieta i mężczyzna. Ja już pominę różnicę między Sartrem i Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir pisze o płci książkę, która ma prawie 800 stron i nie daje nam ostatecznego pytania, dlaczego kobieta jest innym mężczyzny. Sartre, który też pisze o 800 stron, na kilku stronach rozstrzyga tę kwestię w sposób, on po prostu wie, jaka jest kobieta, on po prostu wie, czym jest kobieta i tak dalej, ale to wymaga większych analiz. Jeszcze zwrócę uwagę na coś, co potem może być do wykorzystania, mianowicie na różnicę między rozumieniem moralności. Pewno wszyscy Państwo
znają te badania, które wprowadził Lawrence Kohlberg nad rozwojem moralnym dzieci. To było dawno temu. Badania w ogóle nad rozwojem moralnym wprowadził Piaget, ale robił je na swoich własnych dzieciach, więc metodologicznie nie było to właściwe. Kohlberg badał dzieci rzeczywiście przez wiele lat. No i przyjął pewną skalę, że młody człowiek rozwija się w taki oto sposób, że najpierw jest zależny od rodziców, kary, nagrody, potem wchodzi w różne relacje lojalności, a na końcu, i to jest właśnie jakby punkt ostateczny rozwoju moralnego, jak stoi przed jakimś dylematem, to abstrahuje z tego dylematu dwie zasady. Konkretny dylemat polegał na tym, że młody człowiek ma ukraść albo złożyć fałszywą obietnicę aptekarzowi, żeby uratować komuś życie. I chodzi o to, że on wyciąga z tego dwie zasady, albo kradzież, albo ratowanie życia. Staje wobec tego jako bezstronny, racjonalny obserwator i decyduje, która zasada jest jakby poważniejsza. Carol Gilligan, która weszła w badania, one były przeprowadzone na Harvardzie, zwróciła uwagę, że Kohlberg używa określenia dzieci, ale wziął pod uwagę tylko chłopców. Pod wpływem krytyki Gilligan dołącza do eksperymentu dziewczynki. No i okazuje się, że dziewczynki, w przeciwieństwie do chłopców, nie dochodzą do tego ostatecznego jakby pułapu, zostają na etapie, który on nazywa konwencjonalnym. Bo dziewczynki po prostu, jak są w obliczu tego dylematu, mówią, to zależy od tego, czy aptekarz ma rodzinę, o to zależy, czy mamy przyjaciół, to zależy, kto na tym straci. No i jednym słowem, dziewczynki nie wychodzą poza etap konwencjonalny, z czego wniosek Kohlberga jest taki. Dziewczynki niestety są niedorozwinięte moralnie, nie widzą tego, co widzą chłopcy. Na co Gilligan mówi, być może tak jest, że to chłopcy nie widzą tego, co widzą dziewczynki. Jak Państwo się domyślają, ten wniosek, że dziewczynki są niedorozwinięte moralnie, nie był jakimś zaskakującym wnioskiem, bo jeśli weźmiemy pod uwagę Arystotelesa, świętego Tomasza, Kartezjusza, Kanta, Hegla, wreszcie Freuda, to właściwie wszyscy twierdzili, że dziewczynki są niedorozwinięte moralnie. Jak pamiętamy, u Arystotelesa człowiek jest w ogóle istotą jednopłciową. Homunculus, który znajduje się w plemniku, pada na glebę, jaką jest macica kobiety. Jeśli rozwija się prawidłowo, to jest mężczyzna, a jeśli jest nieprawidłowo, to jest kobieta. Tomasz Akwinu definiuje kobietę jako wybrakowanego mężczyznę, czyli mamy jedną płeć, ale bywa ona wybrakowana. No i tak mogę przez całą historię filozofii iść i pokazywać, w jak gorszym położeniu była kobieta. Carol Gilligan nagle mówi, chłopcy nie widzą tego, co widzą dziewczynki. Chłopcy, dziewczynki wchodzą w relacje. Dziewczynki, można powiedzieć, zajmują postawę etyki troski. Zajmują się tymi, którzy są zaangażowani w daną sytuację, a nie idą w kierunku abstrakcyjnych zasad. To jest oczywiście związane z socjalizacją. Chłopcy opuszczają dom, konkurują w sferze publicznej, i więzi, które tam nawiązują, mają charakter prawny, sztuczny. Dziewczynki reprodukują swoją pozycję domową, no i po prostu troszczą się o najbliższych, w związku z czym inaczej są kształtowane moralnie. To jest dosyć ważna uwaga, bo w tych nadziejach, których za chwilę powiem, etyka troski wydaje się być właśnie elementem dominującym. No i teraz mówiąc o tym, co jest elementem periagogę, czyli o tym posthumanizmie, który może być taką nadzieją, że po pierwsze musi się pojawić ten zmysł udziału, to znaczy nie możemy być skrajnie racjonalni, skrajnie naukowi, bo będziemy wtedy zmuszeni do kawałkowania, do selekcjonowania świata, do różnego rodzaju podziałów. A poza tym też pominęłam ten wątek, ale ten europejski humanizm, który był taki wychwalany i fantastyczny, on miał ewidentnie czarny rewers, miał ciemną stronę. Bo nawet humanistycznej skądinąd miłości bliźniego towarzyszyły wojny krzyżowe, tortury i stosy, oświeceniu, palenie czarownic i code noir, czyli pierwsza kodyfikacja niewolników, filozofii skądinąd strasznie szanowanej, Heideggera, Holokaust i tak dalej, i tak dalej.
A zresztą przeczytam Państwu taki mały cytat z Sartra akurat, to nie jest mój ulubiony filozof, ale napisał bardzo dobre posłowie do książki Fanona, Wyklęty lud ziemi. To jest a propos Europy, jej humanizmu i jej kultury. Oto on nagi i niezbyt piękny, był jedynie oszukańczą ideologią, wybornym usprawiedliwieniem grabieży. Jego wyrozumiałość i elegancja były poręczycielami naszej agresji. Europa, spasiona i bogata, przyznała de jure człowieczeństwo wszystkim swoim mieszkańcom. Słowo człowiek znaczy u nas wspólnik, bo wszyscy odnosiliśmy korzyści z kolonialnego wyzysku. Europejczyk mógł stać się człowiekiem jedynie produkując niewolników i potwory. Rodzaj ludzki wysoko niósł sztandar abstrakcyjnego uniwersalizmu, osłaniający rzeczywiste praktyki. Za morzem istniała rasa podludzi, nazywanych przez nas humanistów, śmierdzący czarnów, parszywy Żyd, brudny arabski szczur. Otóż odwracając się od humanizmu tak rozumianego, z tej jasnej, znanej ze szkoły strony i z tej ciemnej, którą zaczęliśmy odkrywać po II wojnie światowej, musimy iść w jakimś innym kierunku i moją pierwszą wskazówką jest właśnie poszukanie w badaniach kobiecych, ale nie tylko. Bo chodzi o to, że tak na dobrą sprawę humanizm wykluczał ogromne grupy ludzi, nie tylko w sposób dosłowny, czyniąc z nich niewolników albo osoby podporządkowane, ale również czyniąc z nich niemych, nie mówiących swoim głosem. Kiedy Edward Said pisze na temat orientalizacji, to ma na myśli dwa rodzaje kolonializmu. Jeden to jest zdobycie ziem, dóbr i tak dalej, a drugi to jest inwazja intelektualna. My de facto narzucamy swoje kategorie obcym kulturom, nie rozumiejąc ich zupełnie i nawet nie mając takiej potrzeby. Więc jakby próba budowy tego, co nazywam podhumanizm, posthumanizm czy humanizm plus, musi wziąć pod uwagę albo zgoła traktować to jako główny nurt tych, którzy milczeli do tej pory. Czyli przede wszystkim studia postkolonialne, studia gender i studia queer. Ja w swojej książce Opcyjny Wykluczony czynię takie mocne odróżnienie między kategorią obcego i kategorią innego. Obcy to jest ten, który jest spoza naszych granic, spoza terytorium. I oczywiście on czasem bywa konieczny, żeby nasza tożsamość wspólnotowa, która jest pierwotna wobec indywidualnej, się ukonstytuowała. Nie ma my bez onych. Ci oni najczęściej są po prostu gorsi, źli albo zasługują na eksterminację. Natomiast inni to są ci, którzy znajdują się w obrębie owych my, tylko poniżej, na najniższych szczeblach stratyfikacji społecznej, ponieważ nie odpowiadają normie tego, co można by nazwać człowiek witruwiański. Czyli po prostu to są kobiety, to są nie dość męscy, geje, to są wszystkie osoby queer, to są również ubodzy. Więc jakby można powiedzieć, ważna refleksja idzie od strony tych, którzy byli wykluczani i od strony tych, którzy byli eksterminowani. Ja oczywiście o tym wszystkim nie będę mówić, bo napisałam 600 stron książki, ale zwrócę tylko uwagę na ten jeden wątek genderowy, który mnie jakoś szczególnie interesuje, z powodów, o których mówiłam przed chwilą, że różne kategorie filozoficzne czy w ogóle cywilizacyjne, kiedy są rozważane przez kobiety, niekoniecznie feministki, tak jak Hannah Arendt, one zupełnie inaczej funkcjonują w naszej kulturze. Tym pierwszym elementem i najważniejszym, no, który jest takim fundamentem dla nowego sposobu myślenia o świecie, jest kategoria podmiotowości, która powinna być inaczej skonstruowana. Nasza kategoria podmiotowości i nasze koncepcje człowieka to zawsze jest ten byt, tak naprawdę mężczyzna, racjonalny, dominujący, uduchowiony, który ćwiczy się w tym, żeby podporządkować swoje emocje, on jest do tego wszystkiego jeszcze aseksualny. Zresztą jak sięgną Państwo, co jest moim ulubionym ćwiczeniem, kiedy zajmuję się stereotypami do starych encyklopedii XIX i XX-wiecznych, zawsze znajdą Państwo trzy cudowne hasła: kobieta, Żyd i cygan.
Natomiast nigdy nie znajdą Państwo hasła mężczyzna, ale jest hasło człowiek, który rzecz jasna to zastępuje. Więc i to jest bardzo widoczne w filozofii posthumanistycznej, odwrót od tej koncepcji człowieka patriarchalnego, falologocentrycznego, który widzi świat w sposób binarny. I szczerze powiedziawszy, pewno ze trzy koncepcje, o których mogłabym więcej powiedzieć, ale nie będę Państwa zanudzać, to jest Elizabeth Grosz, to jest Rossi Braidotti i moja ulubiona filozofka Judith Butler. Zaraz o tych koncepcjach powiem, ale też wskażę na takie postacie, które były w naszej historii i kultury, najogólniej rzecz biorąc, które ten podmiot już, ten racjonalny, naukowy i tak dalej, rozhermetyzowały. I to na pewno będzie tych trzech wielkich filozofów, geniuszy, takich jak Darwin, który mówi, nie ma żadnego króla stworzenia, my jesteśmy jakąś kombinacją inwariantów biologicznych. To był na pewno Fryderyk Nietzsche, który mówił, nie ma kogoś takiego jak podmiot, tak naprawdę jest tylko czyniciel, jest wymysłem. Człowiek nie ma w ogóle swojej istoty, bo jest zawieszony między tak naprawdę człowiekiem, znaczy między małpą a nad człowiekiem, który tę istotę jakoś ziści. I oczywiście Freud, który mówi, nie ma żadnego rozumu, który cokolwiek porządkuje. Znowuż człowiek jest takim chiasmatycznym złożeniem libido, id, ego, stom i tak dalej, przypadkowości i konieczności. Ale też w takiej tradycyjnej filozofii warto zwrócić uwagę przynajmniej na takich trzech filozofów. Jeden z nich robi dzisiaj wielką karierę. Jan Jakub Rousseau, to są emocje, które są bardzo widoczne. Jest i to Julia Klistera mnie to naprowadziła, analizując kuzynka mistrza Rameau, kiedy jest tam taki opis kuzynka, który po prostu nagle jest wszystkim, jest liśćmi, jest wodospadem i jest taki szalony opis nagle człowieka, który tak naprawdę jest po pierwsze bardzo dynamiczny, bardzo procesualny i jakby jest tym samym, czym jest natura. A takich dwóch ważnych filozofów to pewno będzie Bergson, dla którego cały racjonalizm jest po prostu narzędziem zdobywania materii, a istotą świata jest coś, co on nazywa élan vital, pęd życiowy, który ma charakter abstrakcyjny. Ale tym filozofem, który robi dzisiaj wielką karierę w myśli posthumanistycznej, jest Spinoza. I właśnie jakby za nim idzie Braidotti, mówiąc, że w posthumanizmie tą kategorią, która powinna być fundamentalna, to nie może być kategoria człowieka czy podmiotu, ale kategoria życia. Czyli to, co nas łączy z całą naturą. Ona zresztą ma takie książki, z których jeden ma znamienny tytuł Po człowieku. Określa podmiot jako nomadę, jako coś, co się staje, jako coś, co jest dynamiczne, procesualne, jako coś, co właśnie zawiera w sobie ten element życia, ale nie ten uczłowieczony, tylko ten zezwierzęcony. No i podobnie mamy u Judith Butler, która zwraca uwagę na takie trzy elementy. One trochę źle brzmią, bo Butler lubi nas epatować swoim językiem. Mianowicie performatywność, współzależność i prekarność rzecz jasna. Performatywność jest dosyć istotna i to fajny termin i dobrze to wymyśliła, bo ona twierdzi, że nasza płeć na przykład, ale nie tylko płeć, nasza podmiotowość jest performatywna w tym sensie, to pochodzi od Austina, takiego filozofa anglosaskiego do określenia, mówi, że pewne wypowiedzi opisują to, co robimy, na przykład kiedy mówię, o idę tam, ale pewne wypowiedzi są działaniem. Jak mówię, obiecuję ci, to tak na dobrą sprawę nie opisuję tego, co robię, tylko robię to, co mówię. I według mnie nasza płeć jest performatywna, ponieważ po prostu jest efektem różnego rodzaju treningów, które również związane są, czy przede wszystkim z językiem, bo poza językiem de facto nie ma świata naszego. A jak się rodzi dziecko, albo jak ktoś jest w ciąży, to pierwsze pytanie jest dziewczynka czy chłopiec i wiadomo, o, dziewczynka, idzie w różowe.
wiadomo, przez jaki trening ciała przejdzie, w jaki sposób będzie kształtowana jako osoba, poprzez naciski oczywiście kulturowe przede wszystkim. A jak chłopiec, to idzie w drugą stronę. I ta performatywność, której nie należy traktować po prostu w sposób dowolny, jak prezes Kaczyński, który mówi, dziś jestem dziewczynką, a o 17 jestem chłopcem. Oczywiście tu nie o to chodzi, bo nacisk kultury jest tak silny, że po to, żeby się przez niego przebić, nawet wtedy, kiedy dziewczynka czuje się chłopcem, to wiadomo, jaką cenę musi za to zapłacić. Ale niewątpliwie rygor norm płciowych jest do pokonania, co teraz widać. Dlatego tak bardzo interesują ją studia queer, które traktuje nie tylko jako tam lesbijsko, homoseksualne, ale w ogóle jako studia nad tymi, którzy odstają od normy i w jaki sposób wychodzą z rygoru owych norm. Ta niesłychanie ważna cecha to jest prekarność, to znaczy kruchość. A Butler twierdzi, że to, co nas naprawdę łączy, to bynajmniej nie nasza racjonalność, bo nie wszyscy są racjonalni, bynajmniej nie nasza duchowość, bo Netek pyta moich studentów, gdzie mają duszę, to mają duży kłopot, tylko prekarność, kruchość. Każdy z nas jest podatny na zranienie, każdy z nas jest podatny na krzywdę i nasza sytuacja cielesna, bo to ciało jest niesłychanie ważne w koncepcjach podmiotowości, jest nie tylko krucha jakby sama z siebie, ale również z powodu niewłaściwej dystrybucji pewnych dóbr. Jedni są bardziej narażeni na, nie wiem, choroby, nieszczęścia, szybką śmierć, inni nieco mniej, ale to, co łączy wszystkich ludzi, to jest właśnie prekarność. No i trzecia kwestia, współzależność. Nie ma czegoś takiego jak jednostka, człowiek. Jesteśmy współzależni ze zwierzętami, ze światem naturalnym, nie tylko dlatego, że każdy z nas, oprócz określonego zespołu genetycznego, posiada bakterie i tak dalej, ale również dlatego, że po prostu nie potrafimy funkcjonować inaczej, jak właśnie w różnych zależnościach. Także ten nowy podmiot jest takim podmiotem, które ma charakter korporalny, cielesny. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory w kulturze ciało było albo nieobecne, albo represjonowane. Oczywiście nadal jest ono represjonowane, ale nigdy nie stanowiło tak ważnego elementu, jak na przykład u Judith Butler, i tak ważnego wyznacznika podmiotowości, właśnie ze względu na to, że ciało buduje współzależności i ciało jest kruche i dlatego jest podstawą naszej wspólnej egzystencji. To ciało jest również upłciowione, bo jak Państwo wiedzą, nikt nie widział nigdy człowieka, nikt nie widział nigdy istoty pozbawionej płci, chociaż oczywiście nie musi być to płeć binarna. To jest też kategoria podmiotu, który jest bardzo emotywny i który jest związany z pożądaniami czy z pragnieniami. Jednym słowem, pierwszym jakby wysiłkiem w tym wchodzeniu w posthumanizm, który zarazem jest po prostu elementem tej periagogy, która być może uchroni nas przed fatalnymi konsekwencjami antropocenu, jest inne myślenie o sobie, inne myślenie o podmiocie, jako współzależnym, kruchym, cielesnym, useksualnionym, takim, który funkcjonuje razem, wspólnie. To jest też nowa forma uniwersalizmu. Judith Butler mówi, nawet jeśli jest wojna, na której ja w ogóle nie tracę, bo jestem daleko, to tam ginie życie. Ja też jestem życiem, my jesteśmy współzależni. Moje życie coś traci, bo inne ginie. I to nie w sposób naturalny, tylko w sposób agresji. Ta kategoria podmiotu idzie nie tylko w takim kierunku, powiedziałabym, horyzontalnym, że my po prostu zawłaszczamy, ale w takim dobrym sensie, różne inne podmioty, współzależności, zwierzęta, ale idzie również w takim porządku, horyzontalnym, czy nie, właśnie nie, wertykalnym. I właśnie chciałam Państwu znowu przeczytać kawałek, już kończę, bo już o innych rzeczach nie powiem, ale tylko zaznaczę. Znowuż Państwu przeczytam kawałek Szymborskiej, która uważam, ja nie jestem jakaś, tak jak koleżanka moja, przywiązana do jakiejkolwiek literatury, ale coś strasznie mi ta Szymborska pasuje i się nagle okazuje, że właśnie w ramach, jak wychodzimy poza te kategorie nowożytne, racjonalne, podmiotu, narzędzi różnych sprawdzania, weryfikacji,
i staramy się dotrzeć do tej rzeczywistości, która została zapoznana przez współczesny humanizm, to nagle literatura, tak jak twierdzi Rorty zresztą, jest dużo lepsza, bo to literatura nas uwrażliwia na cierpienie, ale też daje nam takie narzędzia. Przemówienie w biurze rzeczy znalezionych, to jest kawałek. A propos podmiotu. Pomarło mi rodzeństwo, kiedy wypełzłam na ląd. I tylko któraś kostka świętuje we mnie rocznicę. Wyskakiwałam ze skóry. Trwoniłam kręgi i nogi. Machnęłam na to płetwą, wzruszyłam gałęziami. Podziało się przepadło, na cztery wiatry rozwiało. Sama się sobie dziwię, jak mało ze mnie zostało. Pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju. To jest jakby dokładnie to. Oczywiście posthumanizm to nie jest tylko kwestia podmiotu, ja już o tym nie będę więcej mówić, ale to jest kwestia nowej konstrukcji wspólnoty. I rzeczywiście takich koncepcji mamy bardzo dużo. One idą od takiego prostego myślenia, bardzo kosmopolitycznego. A w kierunku takiego, które reprezentuje na przykład Kim Lika, który domaga się w Polsce, kiedy napisałam o tym recenzję, wywołało to chyba największą falę hejtu, który domaga się obywatelstwa dla zwierząt, żeby je uznać. Ale to również idzie w kierunku etyki. I nie bez racji, nie bez powodu mówiłam o tej etyce Kolberga i Gilligan, że tak na dobrą sprawę my musimy na pewno wyjść z tych etyk, które mają charakter no taki transcendentny, oparty na Bogu, oparty na zakazach, nakazach. Cały ten pakiet deontologii, który mamy w europejskim humanizmie, trzeba odrzucić. I wydaje się, że albo właśnie, tak jak twierdzi Rorty, żadnych zakazów, nakazów, to literatura ma nas uwrażliwiać na cierpienie, tak jak twierdzi zresztą Judith Butler również, ale wszystkim dwie kategorie będą istotne, które mogłabym jeszcze rozwijać, ale to pewno za jakiś czas, bo nie chcę dzisiaj zajmować więcej czasu. To jest kategoria troski i odpowiedzialności. Etyka troski, czy empatii, czy takich pozytywnych postaw wydaje się być najbardziej adekwatna do tego, zarówno do tej kategorii podmiotowości, którą opisałam, jak i do tego, co może nas być może trochę uchronić przed fatalnymi skutkami antropocenu. Dziękuję bardzo. Prosimy, tak dziękujemy najpierw bardzo serdecznie i prosimy profesor Iwasiuk o komentarz. Szanowni Państwo, bardzo trudno będzie mi skomentować, ponieważ droga wspaniała profesor Magda Środa nawet odebrała mi przyjemność powiedzenia, że to Rorty, bo chciałam od tego zacząć, że jednak literatura i że może jest rortianistką gdzieś w jakiejś części, kiedy cytuję nam Szymborską. Ale zacznę może od tego, że problem dla mnie z posthumanizmem, czy z nowym humanizmem, czy z transhumanizmem, czy z kategorią kresu antropocenu, czy z tym podejściem katastroficznym, o którym mówiła profesor Środa, problem polega na tym, że kiedy ja czytam książki poświęcone tym zagadnieniom, czy biorę udział w dyskusjach, w debatach, w seminariach na ten temat, to czuję, że zamyka się pewna epoka i odbiera mi się grunt, na którym stałam. Ponieważ moja edukacja feministyczna i kilka dekad mojego namysłu i pisania na te tematy opierało się na wcześniejszej koncepcji, która dążyła do tego, by uzupełnić pojęcie podmiotu, by rozszerzyć je w taki sposób, by był to podmiot inkluzywny, podmiot, który reprezentuje wszystkich, podmiot, który nie jest białym, heteroseksualnym chrześcijaninem z Europy, lecz jest figurą innego również. Podmiot, który nie jest kolonialny, lecz postkolonialny. Podmiot, który nie jest zawłaszczający i waleczny, lecz empatyczny, a przede wszystkim zdolny do zawierania sojuszy. I wykład Magdaleny Środy, ale także książka, ta ostatnia, Obcy, inny, wykluczony,
dało mi nadzieję na to, że można myśleć na styku tamtego odchodzącego paradygmatu, bez którego nie byłoby w ogóle współczesnej humanistyki, wielkiej literatury, nie byłoby drugiej połowy XX wieku, mówiąc krótko, która miała nas wydobyć z zapaści utraty wiary w człowieka wskutek II wojny światowej i odkrywania kolejnych zapaści humanitaryzmu człowieka przez duże C, godności ludzkiej i tego gruntu, na którym budowaliśmy pojęcie humanizmu. Ten etap namysłu, o którym teraz mówię, wiązał się oczywiście także z ruchami kontrkulturowymi. Był dzieckiem, efektem 68 roku i począł się w latach 70., czy miał swoje etapy rozwojowe w tych latach 70. i 80. Kiedy wchodziłam w feminizm, to bardzo szybko nauczyłam się, że moje myślenie o sobie jako o feministce musi zostać natychmiast rozmontowane i uzupełnione przez wszystkie inne możliwe podmiotowości. I dopiero wówczas, kiedy znajdę wszystkie inne, wszystkich innych i kiedy nauczę się wreszcie mówić nie tylko ja, ale my, a to my, to nie będziemy tylko my, kategoria kobiet, które są kobietami obdarzonymi przywilejem, czyli kobietami znów białymi z Europy albo ze Stanów Zjednoczonych, kobietami wykształconymi, mającymi dobry średni dochód, kobietami uświadomionymi, kobietami korzystającymi z dobrodziejstw medycyny, w tym antykoncepcji, kobietami, które stanowią o sobie. Więc była to wielka robota, a dodajmy, że w Polsce, kiedy ja zaczynałam pracę zawodową w latach 80., ale bardziej trzeba by mówić o latach 90., o tej pierwszej dekadzie naszego pozyskiwania gruntu do tego, żeby w ogóle mówić o sobie inaczej niż w kategoriach politycznych, które oznaczały wcześniej walkę o Polskę niezależną. Więc kiedy zaczynałyśmy mówić o sobie i w inny sposób ucierać swą podmiotowość, to wielką szansą wydawało się to, żeby dookreślić jednak podmiot ludzki. Dlatego, kiedy zaczęłam myśleć o posthumanizmie, to poczułam tę utratę gruntu i poczułam, że w pewien sposób myślenie pokolenia, myślenie kilku dekad, myślenie, które miało uporządkować demokrację, myślenie, w którego centrum stały prawa człowieka, ale znów takie, które miały być teraz prawami człowieka dla każdego, a nie tylko dla selekcjonowanego ze względu na różne przymioty obywatela danego kraju. No więc kiedy to wszystko już się stało, musiałam pogodzić się z tym, że człowiek jest tym, który, nieważne jak go zdefiniujemy, ale w swej masie, w swej pysze, w swym nieokiełznanym pożądaniu dóbr, w swym bezustannym, eksploatacyjnym stosunku do rzeczywistości, że człowiek jest naczelnym szkodnikiem tego świata. I że kres antropocenu to jest z jednej strony katastrofa, ale idealiści mówią też, że być może jest to wyłonienie się czegoś zupełnie nowego, czego jeszcze nie umiemy sobie wyobrazić, że to jest jakaś inna postać świata, że to jest jakaś inna postać życia na Ziemi, do której być może my jesteśmy niezbędni, a której być może stoimy po prostu na przeszkodzie. Ale Magda Śruda powiedziała na początku, ja bym to jeszcze tak bez bagażu i ze swoją taką zupełnie niefilozoficzną frazą i poza tą wiedzą, którą daje filozofia, powiedziałabym, że to zagrożenie, którym jesteśmy,
Jednocześnie, nawet jeśli je zdiagnozujemy, wychodząc zresztą znów z tych samych szkół myślenia, myślenia krytycznego, którego arcymistrzem był Michel Foucault, który nauczył nas demontażu wszelkich instytucji, w tym instytucji człowieka, ale wydawało się, że dał nam narzędzia do tego, żebyśmy dobrze i dogłębnie zrozumieli rzeczywistość, w której żyjemy. I że kiedy już wykonamy ten wysiłek, to świat powinien być jakoś lepszy. Ale nie dał żadnej recepty na ten lepszy świat. Odszedł, zostawiając nas ze szczegółowymi analizami tych wszystkich instytucji, które nas otaczają i które są też instytucjami nie w sensie takim skodyfikowanym, ale które mogą się jeszcze wyłonić z różnych relacji, które będziemy narzucać, czy które będziemy obserwować. Natomiast nie wiadomo, co ma być dalej. A przede wszystkim, i o tym powiedziała profesor Środa, jeśli dobrze to wychwyciłam, a ja bym to jeszcze właśnie uprościła dla siebie, my w ogóle nie jesteśmy przecież w stanie pomyśleć poza człowiekiem. Dlatego wiele powstających w ostatnich latach prac, także moich kolegów, koleżanek, literaturoznawców, którzy zawsze są amatorami filozofii, ale nie zawsze umiemy wejść w języki filozoficzne, więc operujemy nimi na swój sposób, bierzemy sobie to, co nam jest wygodne i to, co jest dla nas zrozumiałe. Ale często moi koledzy i ja sama próbujemy napisać taki obraz świata, który obyłby się bez perspektywy ludzkiego spojrzenia. Magda przypominała teksty literackie. Ja bym cofnęła się do modernizmu i powiedziałabym, że Virginia Woolf pozostawiła nam takie opisy podmiotu, który oczywiście w swojej takiej wersji pełnej humoru, w wersji Orlanda, postaci, która może być wszystkim i czym chce, która może meandrować przez rzeczywistość i jest trochę właśnie taką postacią nomadyczną Rosji Braidotti, co uświadomiłam sobie zupełnie niedawno, oglądając spektakl w Teatrze Starym w Krakowie, dotyczący, oparty na Orlandzie. Pomyślałam, że to jest podmiotowość, którą jako nomadyczną określiła Rosji Braidotti, mając na myśli właśnie nie, choć ja bym pewnie mówiła, że nie, ale jednak po części tak, nie tę cechę ludzkiego życia, którą najlepiej opisał Zygmunt Bauman, czyli tę nomadyczność rozumianą jako przemieszczanie się w przestrzeni, tylko Braidotti miała na myśli to, że jesteśmy jako podmioty nieszczelne czy nieszczelni, że potrafimy przepływać w coś innego, w kogoś innego. A Virginia Woolf sądziła, że można też w falę, w psa, w drzewo, w kwiat, w kobietę, w mężczyznę, w kogoś, kto jest pomiędzy. Więc faktycznie literatura daje takie przykłady, ale kiedy próbujemy je opisywać, to jednak zawsze pojawia się problem tego, jak to zobaczyć, kiedy by się nie było człowiekiem. To jest problem techniczny. Czy ja jestem w stanie opisać świat z punktu widzenia najpiękniejszego nawet drzewa? Czy jestem w stanie opisać świat, wyobrazić sobie świat bez ludzi? Oczywiście mogę. Czynią to właśnie i artyści, czynią to filmowcy, pokazując nam krajobrazy postkatastroficzne czy jakieś krajobrazy odrodzonej rzeczywistości. Ale czy ja jestem w stanie zrezygnować ze swojego udziału w widzeniu świata? Albo czy mogę napisać taki tekst literacki, w którym zrezygnuję z tej cechy najważniejszej, która przynależy człowiekowi, czyli z języka? No i odpowiedź jest prosta. Nie ma tekstu literackiego napisanego bez udziału człowieka. W związku z tym jesteśmy swoim własnym przekleństwem. Jeśli doprowadzimy do ostatecznej katastrofy i nadejdzie kres antropocenu, to się o tym nie dowiemy.
ponieważ tylko wówczas, kiedy jesteśmy w środku i to postrzegamy, to jesteśmy w stanie krytykować to, co sami zrobiliśmy. No i właśnie to, czego się od nas trochę żąda w ramach dyskursu posthumanistycznego, jest trudne z tych wszystkich powodów, bo o ile łatwo jest mi dokonać krytyki tego, cośmy uczynili tej ziemi i innym istotom, i mam do tego narzędzia, także wywiedzione z pism filozoficznych i podpowiedzi artystów, i własny rozum, ale też pewną modę intelektualną, która każe mi się nad tym zastanawiać i nawet mnie z tego rozlicza, czy jestem w odpowiednim miejscu i dobrze nastawiona. Więc to wszystko mam, ale nie mogę pozbyć się melancholii spowodowanej tym, że tak usilnie pracowałam nad tym, żeby włączyć wszystkie podmiotowości w swoje myślenie o świecie. Tak mi się wydawało do pewnego momentu, że już jestem gotowa, że już wiem, iż mój punkt widzenia uprzywilejowany nie jest jedynym, że muszę nawiązywać inne sojusze, między innymi w ramach podmiotowości, które są zdecentrowane czy queerowe. To dobre słowo, bo ono określa dosłownie wszystko i wszystkich. Ale ta melancholia, z tej melancholii wyleczyła mi teraz profesor Środa, bo powiedziała mi, że niekoniecznie muszę zrezygnować, a mogę istotnie znaleźć jakieś sposoby, jakieś metody, które otworzą mnie na te nowe współbycie, na inne podejście, na inne sposoby rozumienia. Jednym słowem, nie muszę stracić, mogę zyskać. A to jest cecha człowieka dosyć uniwersalna, że niechętnie tracimy, natomiast bardzo ochoczo zyskujemy. Wobec tego też mogę już chyba wychylić się z tej wspólnoty, którą sobie zbudowałam, a która do tej pory była przede wszystkim wspólnotą kobiet i osób queerowych. Wydaje mi się teraz, że już bezpieczniej mogę popatrzeć ku innym bytom w ten nowy sposób. Nie taki, który opiera się na stowarzyszeniu ze zwierzętami na przykład, które jest dla nas przyjemne i ma swoją tradycję, czy też o ekologicznej walce, o czyste powietrze i nieskażone wody, bo wszystko to przecież też jest dla mnie korzystne, w związku z tym, gdybym była tylko egoistką, to i tak powinnam być ekolożką, ale ponieważ chcę czegoś więcej, jakiegoś celu i wyzwania intelektualnego i etycznego, to chcę jeszcze tu powiedzieć o kilku kategoriach, które znalazłam w książce Magdy Środy, o których profesor mówiła tu częściowo, ale ja jeszcze je podkreślę. To jest takie wezwanie do współobecności w miejsce eksploatacji, które ukute jest przede wszystkim przez Donę Haraway, wtedy kiedy ona mówi o gatunkach współstowarzyszonych, a właściwie współobecnych, bo używa tej kategorii. I kiedy mówi nam o tym, że to jest konieczne, a ja teraz myślę, że to jest też możliwe. Oczywiście także wymaga pracy, wymaga zrozumienia tego, że byśmy wszyscy zyskali, to musimy też z czegoś zrezygnować. Po drugie, oczywiście chodzi o radykalną już, o radykalne pożegnanie europocentryzmu. Możemy kochać naszą starą Europę, jej piękne zabytki, języki i literatury, ale mamy obowiązek z całą pewnością poznawać potrzeby całego świata i myśleć w kategoriach globalnych. Po trzecie, to jest to, z czym skończyła profesor Środa, a co dla mnie też jest niesłychanie ważne,
I wiąże się też z jednym jeszcze odczuwaniem podmiotowości, które pewnie podzielamy wszyscy. Chodzi o to, że ta nomadyczność, czy też urażliwość naszej podmiotowości daje się obserwować w przebiegu życia każdej jednostki. Jednym słowem, to my zbieramy choroby, to my żegnamy się z ludźmi, to nasze ciała się starzeją. Trudno tego nie obserwować. Trzeba by było być zamkniętym na siebie. W związku z tym też to patrzenie na siebie jako na ciało w zasadzie wiąże się z czymś, co bym zapisała po stronie tych łatwiejszych zysków niż dużych strat. Bo jeśli teraz powiem sobie, że to jest coś, co daje nadzieję i że coś, co otwiera, to nie będę już tak bardzo narzekać, że mnie boli kręgosłup. Ponieważ okaże się, że w bólu kręgosłupa jestem stowarzyszona z innymi ludźmi i istotami, może także pozaludzkimi. Ale i wobec tego, to co nazywa się, to słowo prekarność jest czasem trochę mylące, bo używane też w innym kontekście, nie wiem jak w języku niemieckim, ale w polszczyźnie przede wszystkim oznacza bycie podmiotem jakiego użyć słowa, w gorszej pozycji, tak? Nie ma takiej dobrej kategorii na to. Natomiast ta prekarność, czy kruchość, czy też świadomość ciała i jego złożoności, ja lubię polskie słowo uraźliwość. Ono też oczywiście jest dwuznaczne, bo też może oznaczać nie tylko to, czy tkliwość, jest jeszcze jedno takie słowo. Tkliwość, urażliwość, prekarność. One niedokładnie to samo znaczą, ale chyba chodzi o coś podobnego. Właśnie o to, że jesteśmy wydani na to, co się z nami dzieje. I jesteśmy też w tym do siebie podobni. Oczywiście to nawoływanie, by się poprzez kruchość stowarzyszyć i uznać tę kruchość za ważną cechę, a z drugiej strony, by uruchomić etykę troski, bo skoro jesteśmy kruche, krusi, to troszcząc się o siebie nawzajem, a nie tylko o siebie dla siebie, jesteśmy w stanie być może zbudować faktycznie lepszą rzeczywistość także dla siebie. Oczywiście są w tym rozmaite pułapki, bo po pierwsze, myślałam słuchając Magdy Środy, czy to jest ta sama kruchość, kiedy stoję na placu Solidarności w Szczecinie, protestując przeciwko ustawie odbierającej ostatnią możliwość przerywania ciąży w Polsce, marznę i moje kruche ciało cierpi, a naprzeciw stoją policjanci, to czy ja z nimi jestem w stanie zawiązać sojusz kruchych ciał? Jednak pokazuje to, że pewne stare metody zawiązywania sojuszy i ten prawno-człowieczy, feministyczny, drugofalowy nawet język ma znaczenie, bo to nasze bezgraniczne otwarcie się na inny rodzaj rozumienia świata i inne sojusze ma swoje granice. Tymi granicami często jest nasze osobiste doświadczenie. Dlatego przywołałam ten przykład. Pomyślałam też o tym, że etyka troski, która się wyłania z tego projektu, jest także etyką oposieczną. A żeby to sobie uświadomić, można by przypomnieć sobie te najgorsze momenty pandemiczne. Faktycznie miałam przyjemność nagrać się dla Państwa z takim nostalgiczno-sentymentalnym wykładem o tym, jak tęsknię za między innymi spotkaniami z Brigidą, kiedy jestem odcięta w swoim mieszkaniu na początku pandemii. Ale na początku pandemii bardzo dużo pisano o tym, że nastąpiło przełamanie ku etyce troski.
że widzimy teraz, nie są ważne policyjne reguły, w których się nas umieszcza. Ważne jest to, czy potrafimy zatroszczyć się o sąsiada. Ważne są pielęgniarki. Ważne są ekspedientki, które nam sprzedają z narażeniem się z ekspozycją na wirusa. Ważne jest to, że w mieszkaniach matki organizują swoim dzieciom zajęcia szkolne. Ta etyka troski miała nas skłonić do tego, żebyśmy więcej pomyśleli o ludziach z niepełnosprawnościami. Żebyśmy odczuli to, że pewne sytuacje mogą postawić nas w porównywalnych sytuacjach. Porównywalnych z całym szacunkiem oczywiście dla różnicy. I co się zdarzyło? Powiedziałabym, że niewiele. Etyka troski się skończyła, a właściwie kobiety, które były gotowe do świadczenia tych wszystkich troskliwych usług, zostały wykorzystane, a świat wrócił swoje kolejny. Politycy zrobili, co uważali. Kapitalizm się odrodził. Pewne sposoby bycia, także nasze, wróciły do tak zwanej normy. I już się tak bardzo nie troszczymy o siebie. Krótko mówiąc, w tym projekcie empatyczno-kruchym jest nadzieja, ale warunkiem jej spełnienia byłoby to, że jesteśmy lepsi niż się wydaje posthumanistą. Że nie jesteśmy tymi istotami, które prowadzą antropocen do zagłady. Oczywiście pojawiają się w ostatnim czasie przykłady tego, że może jednak tacy jesteśmy. Nawiążę do katastrofy na Odrze, bo ona nas jakoś tu wszystkich dotyczy w tym regionie wspólnym. Otóż w Szczecinie znów było tak, w całej Polsce było tak, że politycy udawali, że nic się nie dzieje do momentu, do którego mogli udawać. Natomiast na ratunek Odrze i odrodził się ten język, który ja obserwowałam od paru lat, biorąc udział w projektach dotyczących takich dyskusji na temat kultury rzek. A tu odrodził się język, czy może zawsze istniał, ale został użyty w bardzo piękny sposób. Język sojuszu człowieka z istotą rzeka, z istotą ryba, z istotą krajobraz. To, w jaki sposób ludzie opowiadali o pójściu na ratunek rybom, jak opowiadali wodniacy, ludzie mieszkający w pobliżu, nawet wędkarze, którzy żyją przecież z tego, że wyciągają te ryby i je jedzą, ale jednak okazali się romantykami rzeki, okazali się tymi, którzy przełamują nasz język z człowiekiem w centrum, dając świadectwo tego, że człowiek się może przydać. Ponieważ zdołali przesunąć własne myślenie ku temu, że jeśli ta rzeka ulegnie zagładzie, to oni też przestaną żyć w sposób, który do tej pory akceptowali. Sądzę, że tego rodzaju wielkie nauki mogą wpływać na pewne konstelacje osób żyjących w konkretnych miejscach. Że ten posthumanizm, o którym dzisiaj, którego tak wypatrujemy, on się upoczywa w myślach, w pismach filozoficznych, a praktykowany jest w małych wspólnotach. Tam wszędzie, gdzie dzieje się coś takiego. Ja najpiękniejsze historie o ratowaniu istoty rzeka usłyszałam od swojego fryzjera, który okazał się wodniakiem. Kimś, kto pływa właśnie tam motorówką czy innym jakimś denerwującym zwykle ludzi sprzętem po rzece, on opowiadał mi o tym, jak wyciąga ryby i jak je próbuje dotleniać. To robienie sztucznego oddychania rybom wydaje mi się znakomitą metaforą tego, do czego jeszcze możemy się przydać. I teraz już kończąc, bo patrzę na zegarek i czasu nawet na dyskusję nie będzie, chcę Państwu powiedzieć, że oczywiście są pewne jeszcze bardziej radykalne pomysły.
Tu i może Magda o tym będzie chciała trochę jeszcze też powiedzieć, bo ja też czuję się tutaj trochę bezradna wobec tych języków, takiej zupełnie już przekraczającej filozofii. Ostatnio w Polsce ukazały się dwie książki, chcę przeczytać, żebym się nie pomyliła, Paula Beatriz Preciado. Ostatnio zupełnie Mieszkanie na Uranie, Kroniki Przeprawy w tłumaczeniu Agaty Araszkiewicz. I Preciado to jest francusko-hiszpański filozof, filozofka, osoba trans. Te podwójne imiona, czyli pozostawienie sobie żeńskiego imienia po tranzycji oznacza, że jest to też osoba, która chce pozostawić tę część siebie z czasów, jak pisze, gdy byłam radykalną feministką lesbijką. Preciado mówi, że trzeba pomyśleć realną możliwość tego, że zrezygnujemy w przyszłości z wszystkich tych kategorii binarnych, do których przywykliśmy, o czym też mówiła profesor Środa, ale w ogóle odrzucimy myślenie esencjalistyczne w każdym sensie, staniemy się takimi podróżnikami, nomadami, jak Braidotti, ale jeszcze bardziej, jeszcze dalej, zamieszkamy na Uranie, to jest oczywiście pewna metafora. Zamieszkamy na Uranie, z którego wszędzie jest daleko, po to, by lepiej zobaczyć wszystkie pozostałe planety i będziemy się przenosić raz tu, raz tam. Krótko mówiąc, Preciado sądzi, że to już niedługo, albo też, że to jedyny ratunek, żebyśmy zrezygnowali z tej, jak on twierdzi, ona, najgorszej, twardej podmiotowości, która nam pozostała i która króluje. Czyli po pierwsze z kategorii narodowych, po drugie z kategorii patriarchalnych. Że jeśli się tego nie wyzbędziemy, pisze, to nie ma dla nas ratunku. Sama praktykując bycie nomadą, w tym sensie baumanowskim, czyli kimś, kto mieszka raz na Uranie, a raz w Paryżu, i też kimś, kto wymknął się regułą tranzycji, nawiązując jeszcze znów do Foucault, ale też do Derridy, bo był uczniem Derridy, była jeszcze wcieleniem Beatrice, czyli kimś, kto praktykuje na sobie dekonstrukcję, wymykając się także procedurom medycznym, ponieważ tranzycja Preciado przebiegała poza protokołem medycznym, polegała na swobodnym, właśnie nie pod kontrolą lekarza, dawkowaniu sobie testosteronu. Autor napisał na ten temat kilka książek, trzy z nich przynajmniej są przetłumaczone na język polski, myślę, że na niemiecki więcej. I to jest ta radykalna wizja, w której albo będziemy inaczej, albo nie będzie nas wcale, ale ja nie wiem, czy ta wizja się przyjmie. Oraz nie wiem też, czy jestem jej najbardziej gorącą zwolenniczką w praktyce, bo jako teoria oczywiście mnie uwodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, Inko, za ten wspaniały i też bardzo osobisty komentarz. Zadałaś pytanie chyba też profesor Środzie. Czy profesor Środa jeszcze chciałby? Nie wiem, czy to było pytanie, czy raczej nadzieja na jeszcze jakiś komentarz do komentarza. Zaraz, to trzeba jakoś włączyć. Jest coś tam? Jest pytanie. Tutaj na górze, nie? Może tak. Znaczy ja tylko chciałam obronić etykę troski, rzecz jasna. Dlatego, że oczywiście my się troszczyliśmy w czasie pandemii, troszczyliśmy się również, kiedy Ukraińcy pojawili się w Polsce. To, że to się skończyło, to nie znaczy, że etyka troski straciła swoją moc, tylko że żyjemy w kraju patriarchatu. I gdyby
zamiast lekcji katechezy w szkole była etyka. Właśnie, zresztą są świetne podręczniki Nelnodings na ten temat. Gdyby nas uczono takich postaw, to myślę, że to mogłoby się stać czymś znacznie bardziej powszechnym. Zobaczmy, to jest zresztą znane, jak reagowano na pandemię na poziomie politycznym. Trump najpierw powiedział to taki mały mikro, który co nam zrobi w Wielkiej Ameryce, a potem wytoczył takie najcięższe wojenne działa, w sensie trzeba go zniszczyć. Jednym słowem, Carl Schmitt, po prostu walka. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę premierki Nowej Zelandii czy Danii, to one właśnie zastosowały język troski. No tylko premier Danii i Nowej Zelandii jest dużo mniej. My widzimy, że politycy stosują język wojenny cały czas. Więc to nie jest słabość etyki troski, tylko to jest dominacja patriarchatu cały czas. Druga kwestia to są ci policjanci w niedzielę tej kruchości. Krucho jest na niedzielę, bo oni być może wrócą do domu i tam mają chorą matkę, albo w ogóle sami mają kompleksy i problemy. Akurat o tym bardzo dużo pisała Judy Butler w tej książce Zapiski z performatywnej teorii zgromadzeń. Ona mówi, to nie jest tak, że musimy być solidarni ze wszystkimi. Akurat wychodzenie na ulicę według niej, nawet wtedy, kiedy nic nie mówimy, samo pojawienie się ciał jest takim elementem politycznej walki, który ma jakby przesunąć, jakby ma przesunąć ten poziom na sferę prywatną i publiczną i złamać hegemonię panującą. Więc tutaj można powiedzieć, wszyscy jesteśmy krusi, czy mamy je, czy jesteśmy uzbrojeni, nawet można powiedzieć, im bardziej jesteśmy uzbrojeni, tym bardziej jesteśmy krusi. To widać po tych wszystkich rządach, które no niestety, ile to mamy? Ponad 3% naszego dochodu narodowego, gdzie w tej chwili na zbrojenia, w tej chwili mamy ruszenie, czyli powołania do wojska i tak dalej, to według mnie dowodzi, że jasną słabości przede wszystkim, czy kruchości. Natomiast te ciała pojawiające się w przestrzeni, czy one się boją, czy się nie boją, czy mówią, czy nie mówią, one rzeczywiście coś robią. Bo to nie jest tak, że kiedy stawiamy opór władzy i przegrywamy, bo się strajki kobiet skończyły, to to jest bez znaczenia. To ma bardzo wiele różnych znaczeń, również dla władzy, która chociaż dumna z tego, że to wszystko pokonała, myśli o oporze cały czas i to jest bardzo znamienne. Natomiast trzecia sprawa, oczywiście oburza się, kiedy mówisz, że wędkarze, którzy żyją z rzeki, oni nie żyją z rzeki, tylko oni mają fan ścierpienia ryb. A jeśli chodzi o ryby, to teraz będzie świetna okazja do wszystkich Państwa, apeluję, nie wiem, jaki jest zwyczaj w Niemczech, ale w Polsce jest ohydny zwyczaj kupowania żywych karpi, które tak naprawdę po prostu strasznie cierpią. Myśmy kiedyś o tym nie wiedzieli, a teraz wiemy, że cierpią. I ja po prostu, gdzie mogę, po prostu chodzę i walczę z tym, należą też do takiej organizacji. Więc mamy teraz świetną okazję, żeby zadbać o ryby. Chcę powiedzieć, że podzielam, akurat odpowiedziałam nawet mędrkarze, tak? Na chwilę wyjmując ich z tego ich rzemiosła. Jasne, zgadzam się i popieram twój apel. Jakieś pytanie, nie? Bardzo dziękuję, tak, apel wspaniały. Państwa, ja też jeszcze kilka słów na sam koniec może powiem, ale najpierw chciałabym poprosić Państwa o głos. Nie mamy wiele czasu, ale może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Czy coś krótko skomentować, czy może zadać jakieś pytanie? Proszę. Bardzo brakowało mi w obydwu powiedziach, czy w wykładzie pani profesor, jak i w komentarzu, słowa cywilizacja jako taka, jako bardzo negatywne pojęcie cywilizować, czyli zniszczyć i podporządkować. Ja szczerze powiedziawszy chciałam trochę ominąć ten temat, głównie dlatego, że napisałam te 600 stron książki na ten temat. Nie chciałam Państwa zanudzić, bo jak wchodzę w ten temat, to nie mogę go skończyć. A sam pomysł wziął się stąd, że bardzo wiele lat temu zostałam poproszona o wygłoszenie takiego dużego, inaugurującego taką wielką konferencję wykładu. To było w Istambule. Turcja się wtedy starała, więc dawno temu, wejście do Unii Europejskiej. Ja miałam taki wykład
takiego piękne mamy w tej Unii, w naszej cywilizacji wartości, takie jak gościnność grecka, takie jak miłość bliźniego, takie jak tolerancja, uznanie, prawa człowieka, multikulti, że w ogóle jesteśmy tacy fajni i otwarci. I zrobiłam z tego potem duży tekst, a potem zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest. I tak pomału odkrywałam ten rewers, rewers naszej cywilizacji. I muszę powiedzieć, że najbardziej bolesne było to, że moi ulubieni filozofowie, znaczy ulubieni może bez przesady, ale tacy silne pozycje na gruncie liberalnej demokracji, jak John Stuart Mill, wszyscy oni bez wyjątku byli zwolennikami kolonializmu. Byli, traktowali wszystkich dzikich jako tych, których trzeba ucywilizować. Poziom eksterminacji, z którym mieliśmy do czynienia w naszej cywilizacji, był po prostu niewiarygodny i tak jak Zygmunt Bauman uważam, że każdy Europejczyk, Polacy również, bo oczywiście wszyscy mówią, nie, nie przesadzaj, Polacy nie mieli żadnej kolonii. Myślę, że gdybyśmy nie popadli w stan pod zabrami, to byśmy sobie jakąś kolonię wypatrzyli, tak jak Belgowie dosyć późno. A poza tym tak naprawdę jesteśmy, póki co jeszcze, póki jesteśmy w Europie niewątpliwymi beneficjentami dobrobytu europejskiego. To jest po prostu niewiarygodne. I teraz jak słyszę o tych obcych, którzy pukają do naszych drzwi, to myślę sobie, tak naprawdę oni pukają, bośmy ich wszystkich niszczyli, eksterminowali, zabierali im wszystko, niszczyli całe kultury. A więc już nie chciałam wchodzić na ten temat, ale oczywiście, ja dlatego mówię o kulturze, że chodzi mi o ten zestaw idei, który do tego doprowadził, a cywilizacja to jest oczywiście plus nasza technika. A propos problemu uchodźczego, ja kiedyś powiedziałam do moich znajomych, którzy byli oburzeni, dlaczego oni wszyscy przychodzą, mówię, że nasz dobrobyt został zbudowany na ich cierpieniu i oni teraz przychodzą po prostu po swoje. Poza tym zwróćmy uwagę, że jeśli temperatura na całym świecie wzrośnie o 4 stopnie, a Golfstrom o 2, to my będziemy uciekali wszyscy na południe, będziemy pukali do różnych drzwi. Poza tym, jak Państwo wiedzą, zapewne są teraz takie badania bardzo proste, takie genowe badania, no, gdzie się okazuje, że każdy z nas jest częściowo Żydem, częściowo Azjatą, częściowo i tak dalej, prawda? Ja zresztą to swoje wystąpienie w Turcji zaczęłam pokazać, że jestem multi. Mój dziadek był Niemcem, a drugi dziadek był Tatarem, a jedna babcia była Węgrem. No jakiś taki cały miszmasz. I tak naprawdę każdy z nas jest takim miszmaszem. Dzięki czemu, dzięki migracjom. Jesteśmy wszyscy w takim wielkim tygodniu, zdając sobie z tego sprawę, nacjonaliści w szczególności. Dziękujemy. A czy są może jeszcze jakieś pytania? Dwie osoby, proszę pana, jak wszystko. Mam takie pytanie, bo bardzo podoba mi się pomysł humanizmu plus, jak pani nazwała, czy posthumanizmu. Ale już nie bawia się pani, że jest niebezpieczeństwo właśnie z uwagi na naszą ludzką naturę, homo sapiensa, że jednak ograniczymy się do tego, że będzie tak z tymi ekoproduktami. Czyli jednak zostaje taka kapitalizm tylko ładnie opakowanym. Czyli koniec końców będziemy się może troszczyć o osoby spoza Europy, osoby bez względu na płeć, na wiek, na pochodzenie, ale jednak nie uda nam się, tak jak w wierszu Szymborskiej, przynajmniej chcieć czuć się we współżycie, współzależność z kamieniem, z gałęzią i tak dalej. Czy może z drugiej strony jest to tak, jesteśmy już bardzo blisko tego, że jednak poprzez wiedzę ludzkość jest, niewiele ludzkości brakuje do tego, żeby właśnie przyznać sobie, że współżyjemy ze wszystkim innym i tylko pewien impuls tam jeszcze brakuje, żeby osiągnąć właśnie taki posthumanizm prawdziwy. Znaczy wie pan, ja po prostu strasznie wierzę w edukację. I jeśli pozbędziemy się z edukacji elementów patriotyzmu, nacjonalizmu, zamknięcia. Niedawno na jakimś spotkaniu jakiś pan mi tłumaczył, nie ma pani racji, my musimy się bronić przed obcymi, że to jest naturalny instynkt. Ja mówię, nie, to nie jest naturalny instynkt. Tak naprawdę proszę się zastanowić, kto jest obcy. No, dzisiaj, gdybym sobie miała wyobrazić obcego człowieka, to nie byłby to ufoludek, to nie byłby jakiś queer, ani Syryjczyk, tylko Macierewicz na przykład. To jest dla mnie najbardziej obca postać.
że w kategoriach etyczności to mamy psychologiczne także poglądy, prawda? Więc ja myślę, że my to mamy, po prostu mamy ten trening, żeby różnicować się od innych. Gdyby wprowadzić tą etykę troski, gdyby wprowadzić myślenie nie w kategoriach my Europejczycy, my Polacy, my naród, my wspólnota taka i taka, to ja myślę, że to by się bardzo zmieniło. Natomiast wie pan, humanizm ludzki, ja to dla Marty Nussbaum wymyśliłam, bo ona jest taką prawdziwą humanistką, tylko chciałaby tak szeroko. I ona ma fajny projekt, bo ona ma projekt edukacyjny. Posthumanizm to po prostu chodzi o to, żeby się pozbyć po pierwsze patriarchalizmu, tego nacjonalizmu, tej wsobności naszej, zwłaszcza europejskiej. I na gruncie filozofii to jest fantastyczne ćwiczenie, po prostu fantastyczne. Naprawdę, jak ktoś już przeczytał Foucault, to już nie może się cofnąć. To znaczy, jak czytał już tego Kanta, no to już wie, jak funkcjonują narzędzia do produkowania prawdy. I no to oczywiście też jest taka, co tu dużo kryć, fajna zabawa, no po prostu się fajnie czyta i to bardzo poszerza horyzonty. I trudno sobie wyobrazić, żeby na gruncie Judith Butler urosła jakaś narodowa ideologia albo jakaś wstępna koncepcja albo coś takiego. Bo to jest właśnie ta ciągła praca z innością, że my naprawdę jesteśmy inni, że jesteśmy różni i tak dalej. Także to fajne doświadczenie intelektualne, ale zarazem gdyby to przy... No ja mówię wszystkim, chcę zostać ministrem edukacji i narodu. Jeszcze są dwa pytania, tak? Ostatnie. Nie wiem, któryś z panów, niestety już tylko dwa mogę przyjąć, tak? Któryś z panów i Dorota Danielewicz, tak? Ja mam takie troszkę filozoficzne pytanie. Jaka jest intencja w ogóle takich spotkań, jak już rzadziś? Ja na filozoficznie dał się lepsze. Pod każdy aksjomat wystarczy, za każdym aksjomatem ustawizacji, że jesteśmy filozofami. A komu pan stawia to pytanie? Do wszystkich prawie. Znaczy, wie pan, jest takie pytanie, uczymy się 2,5 tysiąca lat o Sokratesie. Niczego nie napisał, nie stworzył żadnej teorii, żadne jego stanowisko nie jest jasne. Przez 60 lat chodził po rynku, zadawał pytania i żadne z tych pytań i żaden z dialogów sokrateskich nie został doprowadzony do jakiegokolwiek finału. A bo czasem Sokrates mówił, przepraszam, ale już nie mam czasu, idę do domu. A czasem się okazywało, że po prostu wściekał się ten, który był przez niego pytany. No i jest takie pytanie, które zadawał sobie Heidegger, zadawał sobie Hannah Arendt. Właściwie, co on takiego stworzył? I odpowiedź Arendt była taka, że jemu nawet nie chodziło o to, żeby zdobyć jakąś wiedzę o Kantosie. Jemu chodziło o myślenie, żeby uruchomić myślenie. A nie chodzi o to, żeby to myślenie zostało sfinalizowane jakimś stanowiskiem, teorią i wiedzą. Chodzi o to, żeby stać w wietrze myśli. Hannah Arendt stwierdziła jedną rzecz, śledząc totalitaryzmy. Mianowicie zło XX wieku nie pochodzi od Hitlera i Stalina. Pochodzi od milionów bezmyślnych ludzi. Myślenie nie produkuje dobra, ale może ochronić przed złem. Ja myślę, że takie spotkania i gadania, jakie się nie kończą żadnym finałem, one czasem uruchamiają myślenie. I to jest bardzo dobra procedura. Dlatego tak ludzie filozofią. Dziękuję. Przepraszamy, ale musimy zaraz skończyć, także prosimy w kuluarach, dobrze? Bo jeszcze jest jedno pytanie, to już niestety ostatnie i bardzo proszę, żeby już teraz króciutko. 10 minut. Tak, ale mimo wszystko musimy kończyć. A dlaczego? Dlatego, że tak chcę. Jestem ciekawa, jaką rolę w dyskursie, który jest tematem dzisiejszego spotkania, odbyła w Polsce Donna Haraway, ponieważ jest ona niesamowicie ważna. Głosem w świecie zachodnim, również w Berlinie są grupy młodych ludzi spotykający się, dyskutujący jej idee, ja ją również osobiście uwielbiam. Jestem ciekawa, jaką rolę odgrywa na Polsce. Można by zadać pytanie, jaką rolę to wszystko, o czym mówimy, odgrywa w Polsce i odpowiedzieć sobie, że akademicką, środowiskową i niszową.
ale Donna Haraway jest również centrum tego dyskursu nowego. Nawet gdybym powiedziała, właściwie trudno powiedzieć, jak to oszacować, ale ja czasem w taki sposób na to patrzę, jak jest cytowana, tak jak często w pracach młodych na przykład pojawia się, to trzeba powiedzieć, że jest jedną z chętniej częściej dyskutowanych, wymienianych, tłumaczonych też i są właściwie prace w całości idące za jej ideami. Więc myślę, że to jest podobne, ona jakoś jest przełomowa. Ale też trzeba wiedzieć, że nie wszystkie uniwersytety. Warszawski, poznański, szczeciński, Toruń, Aleksandra Dera, Kraków, Lublin, Uniwersytet Warszyńskiego nie wychodzą poza Hegla. A Kul nie wychodzi poza Tomasza Zakwina. To nie jest aż tak powszechne, ale na przykład Donna Haraway, ja muszę powiedzieć, że mam taki problem z Donną Haraway, ponieważ ona rozwija tak już szczegółowo nie posthumanizm, ale transhumanizm. To jest ten humanizm, który obejmuje oprócz zwierząt i natury technikę, prawda? Cyborg, no tak, to jasne, ale cyborgi, prawda, i tak dalej. Co prawda, ja lubię też jej teksty, ale więcej do myślenia dało mi takie ćwiczenie, które dałam swoim studentom. Zapytałam się ich, bo pewnie Państwo wiedzą, dzisiaj student nie siedzi z książką, nie ma kanta przed sobą, on ma komórkę przed sobą, co mi się wydaje oburzające, ale ja jestem stara. I zapytałam się ich, czy oni by woleli dać sobie obciąć palec u nogi, czy do końca życia nie mieć smartfona. Co odpowiedzieli? Palec. Po co im palec? A pomyślałam sobie, Donna Haraway ma rację, bo to tak naprawdę, my jesteśmy cyborgami w coraz większym stopniu, a jej pozycja jest bardzo fajna. My jest trudna do czytania. Bardzo Państwu dziękuję. Pani jeszcze miała pytanie, chyba że to jest krótkie, ojej, sobie naprawdę muszę skończyć, bo zaraz już jestem najęta, ale jeżeli to są jakieś krótkie pytania, nie? W takim razie porozmawiamy w kuluarach. Dla mnie, ale jeszcze sekundę, tak, jeszcze sekundę. Ja bardzo dziękuję, dla mnie to był naprawdę bardzo, bardzo ważny wykład. Mnie się przypomniała też profesor Maria Janik w tym kontekście, bo co prawda to były zupełnie inne czasy, w których ona pisała i działała, ale jednak ja pisałam o niej doktorat i projekt nowej humanistyki rzeczywiście też był takim projektem, który łączył i rozum, i intuicję, naukę i sztukę, przekraczał różnego rodzaju wyrazy, podziały, coś naprawdę coś wspaniałego. Taka nauka, którą ona wtedy nazywała też kobiecym w cudzysłowie projektem nauki, który sprzeciwiał się tym paradygmatom patriarchalnym naukowości. Także tekst pisania tekstów naukowych, o czym chyba profesor Piwasiu tutaj też wspominała. Przypomniał mi się też Bolesław Leśmian i jego twórczość. Bardzo dla mnie właśnie taka, jakby to powiedzieć, posthumanistyczna, prawda? Tam materia jest uduchowiona, tam nie ma tej binarności podziału przynajmniej na ducha i materię. Czegoś takiego nie ma. I Bóg nie jest transcendentny, Bóg jest immanentny. I za takim Bogiem ja też bym była, czy za taką boginią, tak? O tym z kolei mówiła profesor Środa, o tym, że Bóg transcendentny jako się przeżył, czy no, nie powinien był już mieć, nie powinien mieć miejsca w tym nowym naszym projekcie nowego świata, więc ten Bóg immanentny u Leśmiana jest. I on jest, czy ona, nie wiem, znają Państwo na pewno jego poezję, tak? Tam po prostu natura jest częścią także człowieka, człowiek jest częścią natury, wszystkie byty współodczuwają. Tam jest też tragedia, jest śmierć, oczywiście, ale jest też mimo wszystko nadzieja, jest rodzaj posthumanizmu. Dobrze, ważne jest też, wydaje mi się, żebyśmy mimo wszystko, snując te wspaniałe projekty, chociaż więcej krytykujemy chyba niż snujemy projekty, żebyśmy pamiętali także o tym, żeby widzieć nasz własny cień, to czego my może nie widzimy, krytykując pewne postawy, krytykując binarność, a być może tworząc nowe jakieś biegunowości czy polaryzacje, bo tak też się zdarza. To tylko na koniec. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejny wykład. Będzie to wykład filozofki
Katarzyny Kasi, która też już kiedyś gościła tutaj. 13 stycznia, prawda, będzie ten wykład. Serdecznie zapraszamy, a dzisiaj dziękujemy. Oczywiście bardzo zaraz podziękuję wszystkim, ale dziękuję także tłumaczkom bardzo, które dzielnie tutaj jak zwykle pracowały dla nas. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że profesor Inga Iwaszów wczoraj otrzymała nagrodę marszałka województwa zachodniopomorskiego jako obrończyni praw człowieka. To było wczoraj, więc bardzo serdecznie chciałabym tutaj jeszcze oficjalnie powiedzieć.